Cześć, tu Dominika i ponownie ze słonecznych Katowic. Witam Was na naszym kanale Gdzie Tyś na Śląsku. Bardzo niedawno byliśmy w Katowicach też w meksykańskiej knajpie, która nazywa się Biała Małpa Mexico. Link do tego vloga gdzieś Wam się tutaj powinien wyświetlić u góry. Wtedy myśleliśmy, że jest to jedna z nielicznych knajp na Śląsku i szczerze powiedziawszy nie wiedzieliśmy, gdzie znajdziemy kolejne miejsce z kuchnią meksykańską, a o dziwo jest całkiem niedaleko, bo jest na ulicy Staromiejskiej, konkretnie Staromiejskiej 10, gdzie mieści się właśnie Sombrero. Sombrero być może kojarzycie, być może nie, ale na pewno kojarzycie food truck, którego właściwie ma i restaurację, i food trucka. Widzicie za mną Fitfat food truck, czyli też dania meksykańskie. To ten żarciowóz na pewno kojarzycie. No i oprócz żarciowozu jest tutaj właśnie restauracja, którą mamy nadzieję dzisiaj przetestować wraz z Wami. A jak widzicie, lokal jest całkiem mały, bo ma tylko 5 stolików, ale główne życie toczy się w centrum Staromiejskiej, gdzie mają stand i też mają bar, gdzie można sobie i zamówić coś do picia i usiąść. Patrząc na to, co jest w karcie, w zasadzie to są klasyki takiej kuchni meksykańskiej znanej nam wszystkim Polakom, czyli jest burrito, jest quesadilla, jest tacos, są oczywiście też typowo meksykańskie drinki, no głównie królie tequila, ale my sobie weźmiemy coś, ups, bo nie widzicie tutaj w słońcu, co się nazywa Grande Fiesta, kosztuje 5 dyszek i to w zasadzie jest wszystko po trochu, bo jest tu i burrito, i quesadilla, i tacos, i trzy salsy, i nachosy. A dla zainteresowanych za stówkę macie wszystkiego praktycznie razy dwa, w tym jeszcze 4 razy piwo lane lub jarritos, to są chyba takie napoje bezalkoholowe, więc myślę, że całkiem ceny są przystępne. Tacosy w cenie 20 zł za 3 sztuki, quesadilla też 2 dyszki, no i burrito jest tutaj i grande i normal 22 i 24 zł. Także zamawiamy Grande Fiesta i dzisiaj bawimy się typowo po meksykańsku. Słuchajcie, próbuję coś, co się nazywa likier z liści koki, bez koki, ale no i tak brzmi ciekawie. Najpierw lód się rozpuści, albo go pogryźć, albo go wyrzucić i całość naraz jako szocik. Zobaczymy, jak to smakuje. A Adrian ma Diablo Sprite. Jeszcze nie pamiętasz, co to było Diablo? Też taki likier, podobno dość pikantny. Też coś, no coś w tym stylu, także pijemy, próbujemy. Patrzcie, jakie pyszności do nas przyszły. Też ogromna tacka całych meksykańskich dobroci. Gorące, ciepłe, może nie gorące, ale cieplutkie. Także zabieramy się do jedzenia. Ja sobie wziąłam na początku burrito i muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo fajne, bo jest lekkie. Nie jest takie przeważnie, często te burrito są takie, aż wycieka z niego tłuszcz, a tu nie. Tu jest takie mocno zbite, no dokładnie. A to jest takie bardzo, bardzo leciutkie, także zapowiada się fajnie.
No my już skończyliśmy, zostało nam jeszcze kilka nachosów, chyba nie będziemy już nic więcej zamawiać, bo spokojnie tą deską się najecie, nie przejecie się, to fakt, ale na taki pierwszy głód, żeby potem iść w miasto, no może nawet nie pierwszy, drugi, trzeci głód wystarczy, ale nie jest to pozycja taka bardzo tłusta, bardzo ciężka. Te pozycje wydają się nawet takie wręcz lekkie, jak na taką no dość ciężkawą kuchnię meksykańską, to nie powiem. Mieliśmy i burrito, i co tam jeszcze było, i quesadilla, i były tacosy. Tutaj zdania u nas były podzielone, bo Adrian typowo, jak to facet, burrito. Pokazywałam wam. Też było bardzo, bardzo fajne, jeśli chodzi o ten feeling, też nie było takie ciężkawe. A u mnie zdecydowanie wygrały tacosy. Te tacosy tutaj były z mięsem wieprzowym. Myślałam na początku, że mięso wieprzowe mi nie wejdzie, ale jak dla mnie to okazało się najlepsze. No i tutaj dodatkowo jeszcze były trzy sosy. To było guacamole z salsa verde, tak, bodajże z zielonych pomidorów, i salsa mango. No tutaj zdecydowanie to guacamole zwyciężyło, no i ta salsa z mango też pyszna. Teraz, jak widzicie, jeszcze bierzemy sobie kilka drinków, bo drinki tutaj mają bardzo dobre, no i ciekawe, co najważniejsze, są tutaj alkohole, które podobno nigdzie nie są więcej spotykane w Katowicach, jak na przykład właśnie ten likier z liści koki, który był taki ciekawy w smaku, mocno potem rozpalał i dawał czadu. Także jeszcze sobie pochillujemy i być może jeszcze gdzieś sobie pójdziemy pospacerować. Wyszliśmy niedawno z sombrero. Jak widzieliście, było całkiem sympatycznie. Karta co prawda nie jest obszerna, ale zawiera takie wszystkie kultowe pozycje, które nam wszystkim są znane, jak quesadilla czy burrito. I to, co jedliśmy, było naprawdę smaczne, jednak polecam sobie wziąć tą wersję combo, nawet jak jesteście we dwójkę, to pojecie sobie, nie przejecie się, a też nie wydacie fortuny. Jak też wam opowiadałam, jest oczywiście wersja jeszcze większa, za stówkę, tam dodatkowo jeszcze wchodzi nie dość, że więcej jedzenia, to jeszcze 4 piwa, z tego co pamiętam. W każdym dniu tygodnia są też inne promocje, także patrzcie. Generalnie kuchni meksykańskiej, jak wiecie, za dużo na Śląsku, a przynajmniej w Katowicach nie ma, także myślę, że jeśli będziecie w okolicach Mariackiej, zajrzyjcie na Staromiejską, wpadnijcie tam, jeśli nie na jedzenie, to na drinka. A jeśli nie jest wam tam kompletnie po drodze, to tak jak mówiłam, na pewno kojarzycie food trucka Fit Fat Food Truck, do którego was serdecznie zapraszam, bo tam tak samo kuchnia jest odwzorowana, także na pewno na jakimś zlocie go też spotkacie. Także ja rekomenduję, nam smakowało, byliśmy bardzo zadowoleni. Pyszne drineczki, także też polecam. Także my się z wami dzisiaj w ten piękny wieczór w Katowicach żegnamy. No i do kolejnego smacznego razu. Cześć! I'm living on these, I'm holding my time. Looking for love, every nigga I find. When I wanna love you, when I wanna stop time. I'm living on these, I'm holding my time. Looking for love, every nigga I find. When I